Dzień dobry. W imieniu uczniów Szkoły z Charakterem witam naszego dzisiejszego gościa, pana Czesława Bieleckiego. Dzień dobry po raz drugi. Dzień dobry, panie dyrektorze, i witam was wszystkich. Panie Czesławie, przede mną trzy książki, a chciałbym zacząć od pierwszej. W pańskim domu w swoim czasie dwukrotnie, z tego co odnalazłem w sieci, nie wiem czy się nie mylę, koncertował Jacek Kaczmarski. Czy nasza sytuacja dzisiaj nie przypomina trochę tego, co on przedstawił w piosence Ślepcy, nawiązując do obrazu? No myślę, że jeżeli w ogóle użyć... Po pierwsze nie pamiętam tej piosenki, musi pan mi ją przypomnieć. Potykam się to krok. Znam ślepców Brojgla, tak. Tak, to jest... Ja myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji cywilizacyjnej, która z jednej strony wydaje się być powtórką jakichś jeszcze starożytnych czy nowożytnych wielkich plag, które się zdarzały przecież w Europie i na świecie. Dżuma, czarna ospa. Natomiast sposób, jaki na to reagujemy dzięki tym środkom przekazu, które mamy, choćby dzięki temu, że uczniowie mogą uczyć się na wideo, że my możemy teraz rozmawiać, że właściwie wtedy jesteśmy wszędzie online, to jest ta wielka różnica. Ale są też, są podobieństwa i są różnice. Ja muszę powiedzieć, że pracuję właśnie nad tekstem Kwarantanna naszego świata, bo uważam, że nasz świat, szczególnie świat młodzieży, czy świat pokolenia moich dzieci, które mają 40 parę lat, to jest świat, który radykalnie musi się zmienić. Bo to, co nastąpiło w wypadku tej pandemii koronawirusa, to, że jesteśmy w izolacji i połączeniu, jest czymś kompletnie nowym. Więc z jednej strony niby się potykamy, ale moim zdaniem przemyślenie tego zasadniczego potknięcia jest przed nami. To jest dość ponury prognostyk, dość ponura zapowiedź, że kraj, który jest ojczyzną tego koronawirusa, i prowincja Wuhan w Chinach poradziła sobie już z epidemią, ale poradziła sobie w sposób totalitarny. Wymyślono już nawet elektroniczne obozy koncentracyjne. Jest tam inwigilacja, prawda, ludzi przez drony. Jest postrzeganie przez kamery, także termowizyjne, kiedy ludzie mają maski, kto zachowuje się niewłaściwie. Można powiedzieć, totalna kontrola. Taki koszmar z Orwella. Więc my z kolei jako ludzie wolnego świata i demokratycznych państw mamy poczucie ogromnego ograniczenia, samoograniczenia naszej wolności. I to jest jakieś wyzwanie dla pokolenia bardzo konsumpcyjnego, bardzo hedonistycznego, które podróżuje po świecie w skali przedtem nieznanej. Przypomnę, że mamy 4 miliardy, przepraszam, pasażerów linii lotniczych 2 lata temu, że po prostu są kraje, w których jest 2 razy więcej turystów niż obywateli, a czasem nawet jeszcze więcej. Choćby Francja miała 100 milionów turystów rocznie. Więc to jest wszystko wolność ruchu, podróżowania, swobody, która nagle może być zahamowana. A w wypadku koronawirusa to jeszcze jest to, że ten medykament zastosowany, ta ozdrowieńcza metoda, która się udaje się najlepiej w krajach, które po prostu pałcą wolność na co dzień, ją ograniczają. I to jest to wielkie wyzwanie. Jak to zrobić w zgodzie z demokracją, w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem? Tego w Polsce jest wciąż za mało, to widać, kiedy śledzimy obrady Sejmu, gdzie się dyskutuje regulamin kontaktów czy głosowania online i posłowie nie potrafią się ze sobą dogadać na zasadzie ponadpartyjnej. Panie Czesławie, przede mną jest jeszcze jedna książka, bo pan, tak jak pan wspomniał, w porównaniu do pokolenia swoich dzieci, jeżeli użyję takiego kolokwializmu, był bardziej zaprawiony w bojach w rozumieniu takim, że życie pańskie pana bardziej doświadczało. To jest tu książka będąca wspomnieniem pańskiej działalności wydawniczej CDN-u. Myśli pan o biznesie patriotycznym. Tak, tak.
I ta książka przecież też przypomina takie momenty, że w momencie, kiedy drukarze czy wydawcy są aresztowani, firma taka wydawnictw nielegalnych musi się podnieść. Czyli to, czego jesteśmy świadkami teraz, że za chwilę też będziemy musieli się podnieść po tym okresie pandemii, to jakie rady z tamtego czasu, czy da się w ogóle z takiej mikroskali przenieść ją do skali makro? Myślę, że wszędzie najważniejszy w tym wszystkim jest człowiek i współdziałanie ludzi. Jakichś małych zespołów, potem większych wspólnot, społeczności, wreszcie całego narodu. Ja powiem tak, nasza firma podziemna liczyła 150 przynajmniej stałych uczestników tego przedsięwzięcia, nazywaliśmy ich żartobliwie firmantami. Mniej więcej 100 osób to był outsourcing, to byli współpracownicy zewnętrzni, którym ad hoc od czasu do czasu zlecaliśmy coś, czy przechowywaliśmy u nich pewne rzeczy. I przypomnę, że wówczas nie było telefonów komórkowych, w ogóle telefonów się baliśmy, bo była już od dawna, przecież od lat 50. były systemy na rozpoznawanie, identyfikację po głosie tego, kto dzwoni. Funkcjonowaliśmy poprzez skrzynki i punkty kontaktowe łączników, więc właściwie funkcjonowaliśmy jako taki słusznie nazwany drugi obieg społeczny. Dzisiaj mamy inną sytuację. Dzisiaj to prawda wszystko jest nagrywane. Można identyfikować ruch człowieka po jego telefonie komórkowym. Ale z drugiej strony są kolosalne środki przekazu, formy przekazu i w gruncie rzeczy ja dzisiaj prowadzę moją firmę architektoniczną zdalnie, kontaktuję się telefonicznie i naprawdę bardzo rzadko dochodzi do kontaktów pojedynczych osób. Więc to jest dla nas wszystkich taka próba, czy ta komunikacja międzyludzka, czy nasz sposób rozumienia, czy budowanie zgody, konsensusu, kompromisu zwycięży, czy będziemy się bez przerwy zawsze wyłącznie spierać, już czasem już nie pamiętamy o co. Czy będziemy myśleć konstruktywnie, czy będziemy myśleć o współdziałaniu, czy będziemy myśleć o tym, kto na czym skorzysta. Każdy taki wojenny czas, także czas stanu wojennego, to jest czas, kiedy powiedzmy 1% ludzi co setny zdobywa się na dzielność. Powiedzmy co dziesiąty jest gotów coś zaryzykować, wspomagając ten 1%, a resztę stanowią ludzie, czy to przestraszeni, czy to stłumieni, czy to przybici, czy po prostu bierni, albo chcący robić swoje małe interesy życiowe. No i teraz to będzie wielka próba naszej polskiej solidarności. Więc można powiedzieć, myśmy przeszli, nasze pokolenie, przez taką próbę, gdzie nieliczna mniejszość przywódców potrafiła pociągnąć za sobą grupy, zespoły, teamy, organizacje i te organizacje stworzyły to społeczeństwo podziemne. A teraz mamy inną sytuację. To wszystko jest na powierzchni. Wszystko to może się, wszystkie te organizacje, organizmy, związki mogą funkcjonować, mają środki działania, środki komunikacji. Ale pod jednym warunkiem, że będzie pewne minimum zgody wokół każdej sprawy, która pcha nas tutaj naprzód, rozwija to. Wspomniał Pan w swojej wypowiedzi, że większość ludzi to są osoby, które z jakiegoś powodu są zamknięte, boją się, przestraszone tą sytuacją. Na pewno część naszych uczniów, choć może tego nie zdradza tak na forum, tym zdarzeniem, że znajduje się w domu, że jest pozbawiona kontaktu z przyjaciółmi, że jest pozbawiona kontaktu ze szkołą, takiego werbalnego, nie tego związanego z siecią, z portalami społecznościowymi, też takie stany lękowe odczuwa. Ja chciałbym poprosić Pana o opowiedzenie takiego doświadczenia, które było Panu przypisane, a związanego z Pańskim aresztowaniem. Ile Pan miał lat, jak pierwszy raz Pan trafił z przyczyn politycznych do więzienia? No miałem 20 lat. To na pewno już pierwsze 48 godzin na policyjnym dołku, czy milicyjnym wówczas, wśród ludzi z zupełnie innego środowiska, na ogół zresztą kryminalistów, jakichś chuliganów. No to na pewno jest jakiś szok. Człowiek jest wrzucony
jakiś kompletnie nowy świat. Więc ta przewaga sytuacji dzisiejszej, tej kwarantanny, no jesteśmy wśród bliskich, jesteśmy wśród przyjaciół, wśród rodzin, mamy możliwość normalnej komunikacji, możemy widzieć swoje twarze, więc to jest sytuacja, która jest moim zdaniem momentem na właściwe używanie tych fantastycznych środków przekazu, bo nie używamy ich właściwie. Jeżeli para młodych ludzi siedzi w kawiarni i każdy z nich rozmawia ze swoim telefonem komórkowym, a nie rozmawiają ze sobą twarzą w twarz, a można powiedzieć siedząc w jakiejś kawiarni czy restauracji, ja widzę, że to obejmuje 50% siedzących. To jest absurdalne, bo jest waga tego spojrzenia prosto w oczy, jest waga tego kontaktu sensualnego, zmysłowego, tego, że możemy kogoś dotknąć. Więc może ta kwarantanna to jest moment, kiedy wreszcie to docenimy. Natomiast oczywiście zdarzało mi się siedzieć miesiącami w izolatce samemu i zawsze uważałem, że to jest tak jak wejście w kompletnie nowe środowisko, nawet ludzi z zupełnie innej sfery i o zupełnie innym życiu. Jest jakimś kolosalnym uniwersytetem, jakimś kolosalnym doświadczeniem tego, jak żyć w zamkniętej celi na paru metrach kwadratowych z parę osób i tłumić swoją agresję, tłumić pewne i można powiedzieć moderować, łagodzić swoje reakcje, dlatego że jesteśmy wśród innych, jesteśmy wszyscy połączeni jakimś nieszczęściem, nieważne zasłużonym czy niezasłużonym. To tak samo dzisiaj warto spojrzeć na to, że innym było gorzej, że nie wiem, ktoś przechowywał kogoś za szafą, czy w przerwie między dwiema ścianami, jak się przechowało w Polsce iluś Żydów na przykład, którzy byli na fałszywych papierach chrześcijan, albo nie mieli takich papierów, bo mieli tak zwany zły wygląd. Byli ludzie, partyzanci, którzy żyli latami w ziemiankach, w lesie, przy klimacie, który nie jest sprzyjający, ale uważali, że warto to robić. Wreszcie byli ludzie w pułapce historii, jak ci żołnierze niezłomni, czy wyklęci, jak się ich nazywa, którzy nagle byli złapani w jakąś pułapkę historii, nie mogli ani się ujawnić, ani nie mieli już dokąd uciekać. Polska była zamkniętym więzieniem. Polska była więzieniem, tak jak w Hamlecie Dania jest więzieniem. No więc jeżeli człowiek to zrelatywizuje, pomyśli, że to, co dzisiaj przeżywamy, jest w gruncie rzeczy luksusową izolacją. To jest taki rodzaj cel klasztorny, w których wylądowaliśmy, żeby się zastanowić, gdzie są rzeczy ważne, jakie rzeczy są ważne, jakie nieważne. Jeżeli się na to w ten sposób spojrzy, a nagle okazuje się, że wcale nie jest to takie straszne, że może to jest jakiś moment refleksji, może warto się nad tym zastanowić, może warto docenić ten moment, kiedy możemy rozmawiać z nauczycielem, z kolegami, biegać, bawić się. Może to ma inną wagę. Mnie w każdym razie więzienie, areszty, samotność zawsze napełniała taką myślą, że czym jest wolność? Nawet wolność okrojona, nawet wolność w kraju totalitarnym, ale wolność chodzenia po ulicy, cieszenia się słońcem, oglądania drzewa za oknem bez krat. I to jest jakaś wielka rewizja w tym czasie kwarantanny tego, co jest ważne i tego, co jest nieważne. I za jaką cenę to robimy? Na przykład możemy to robić za cenę chińską czy rosyjską, gdzie Rosjanie wysyłają do Włoch transport ze sprzętem i napisem From Russia with love, prawda, z Rosji z miłością, a jednocześnie wiemy, że póki u nich oficjalna agencja pobłogosławiona przez Putina nie powie, ilu jest zachorowań i śmierci, to się tego nie dowiemy, bo wiemy, jak było z katastrofą Kurska, wiemy, jak było z Czarnobylem za czasów sowieckich. Więc trzeba docenić to, że możemy się poruszać w świecie prawdy i że tylko dla prawdy warto korzystać z tych fantastycznych środków komunikacji. I że są trolle, są fake newsy, jest ludzka nienawiść i trzeba się przed tym bronić, solidarnie się przed tym bronić. Reasumując, czy możemy się spodziewać, że po tym zdarzeniu, jeżeli każdy z nas przemyśli to tak głęboko, jak pan powiedział, to taki pierwiastek solidarności obywatelskiej, społecznej w naszym społeczeństwie będzie przeżywał renesans?
Myślę, że mamy szansę jako ci bardziej niż Zachód doświadczeni. I tak jak się fantastycznie Polska rozwija od 30 lat, głównie dzięki energii społecznej, dzięki polskim przedsiębiorcom, dzięki małym i dużym firmom, dzięki rodzinom, które postawiły na własną przedsiębiorczość, to tak samo my nie obrośliśmy jeszcze takimi przywilejami, takimi dobrami, jakimi obrosło wiele krajów Zachodu, które akceptuje wszystko, akceptuje masowy napływ emigrantów jako siły roboczej. Im się już nie chce. Uważam, że Polacy pokazali przez te minione 30 lat, że chce im się. Kiedy są wolni, to im się chce i chcą się rozwijać, chcą się bogacić, chcą budować nową tradycję, chcą wrócić do wielkiej tradycji przeszłości. I uważam, że po zakończeniu tej kwarantanny powinniśmy znowu wyzwolić sobie ten typ dzielności, który wyzwoliliśmy w czasie transformacji, która się zaczęła w latach 90., w roku 89. Że kiedy wybuchła ta wolność już, no można powiedzieć, pełna niepodległość, dopiero 93. rok, wyjście wojsk sowieckich, wojsk rosyjskich z Polski, no to trzeba powiedzieć, że ten codzienny, ta codzienna wola pracy, ten upór, żeby się rozwijać, to powinno wrócić. Minęła jedna generacja, tylko ta generacja powinna zrezygnować ze swojego hedonizmu. Wszyscy ci młodzi ludzie powinni zrezygnować z tego, że trzeba wszystkim mieć, trzeba wszystkim być wolnym, móc się rozwijać, a potem dopiero mieć. A zatem w nawiązaniu do pańskich słów wszystkim naszym słuchaczom życzymy, żeby chcieli być bardziej ludzcy, bardziej solidarni. Dziękujemy panie Czesławie za tę rozmowę. No i ufam, że da się pan jeszcze nie raz namówić na kolejne spotkanie, jeśli nie w świecie realnym, to w tym świecie szkoły internetowej Platformy Edukacyjnej. Życzę wam niezłomnego optymizmu. Dziękuję panie Czesławie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.